Zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 3 pokazał w środę, jak wygląda praca w szkole. Tym samym udowodnił, że droga do przyszłości wiedzie przez sprawdzone kierunki zawodowe. Po tej szkole kręcą się strażacy, monterzy i budowlańcy. Jeszcze bez papieru, ale już obeznani z teorią, która pozwala im poczuć się przedstawicielami rozchwytywanych zawodów. Jak przekonuje dyrektor szkoły, to właśnie one są często wśród ofert rynku pracy. Zaglądanie do analiz Powiatowego Urzędu Pracy to dla nich wskazówka. Oczywiście otwarcie każdego kierunku wiąże się z jakimś tam badaniem rynku, czy absolwenci będą mieli szansę. No wiadomo, że liceum ogólnokształcące przygotowuje studentów. Natomiast technika przygotowują na średnią kadrę techniczną i robotników wykwalifikowanych, więc musimy kształcić w tych zawodach, w których mają szansę. Kierunków w tarnobrzyskiej budowlance jest już sporo. Dokładnie 21 różnych zawodów i licealnych rozszerzeń. To trudny orzech do zgryzienia i spory wybór dla gimnazjalisty. Walka o niego wciąż trwa. Absolwent gimnazjum, który już wie dokładnie, co chce robić w życiu, ma dużo łatwiej. Takich zdeterminowanych w walce o wymarzony zawód jest w budowlance sporo. No to jest w ogóle ciekawie, fajne zajęcia są. Nawet no nie ma czegoś takiego na przykład w górniku, że wychodzenie na remizę czy coś w tym stylu. Sztuki walki. No w sumie mundurówka w górniku się zajmuje tylko wojskiem i taka prawda. Tutaj już jest, leci się dalej. W jednym na pewno ta szkoła jest bezkonkurencyjna. W kształceniu murarza, tynkarza czy montera zabudowy i robót wykończeniowych. Szkoła tu nie tyle edukuje, co daje konkretny fach. Absolwenci, sama doskonale też o tym wiem, bo współpracuję już z niektórymi, którzy własne firmy otworzyli, którzy działają na rynku i bardzo dobrze im się naprawdę z tego tytułu wiedzie i powodzi. Do szkoły można iść po wiedzę i po perspektywę pracy. To wokół zawodu właśnie koncentrują się wszystkie wysiłki tarnobrzyskiej budowlanki. Nic dziwnego, że na dniu otwartym pokazywali praktyczne strony kształcenia. Pokazujemy to, co mamy najlepszego, czyli kierunki zawodowe przede wszystkim w technikum, technik geodezji, technik ochrony środowiska. Nowy kierunek, który otwarliśmy w tym roku szkolnym, czyli odnawialnych źródeł energii, bardzo popularny na czasie, instalacje sanitarne. Mateusz mówi o tym kierunku dobry i przyszłościowy. Jest uczniem technikum urządzeń sanitarnych i nie wyobraża sobie robić niczego innego. Umiejętności nabywa na praktykach. Mieliśmy praktyki, zgrzewanie doczołowe, lutowanie, mieliśmy skręcane lutowanie. W jednej sali przeprowadzają resuscytację krążeniowo-oddechową, w drugiej patrzą pod mikroskopem, a w jeszcze innej łączą rury. Jak przekonuje dyrektor, szkoła wygląda tak, jak zapotrzebowanie rynku. Zawód, który daje naprawdę bardzo dużo możliwości, bo można być nauczycielem w szkole, można być przedstawicielem handlowym, można pracować w sklepach, można pracować w instytucjach. Naprawdę tych rozwiązań po tych kierunkach mamy bardzo dużo. Nie ograniczamy się jak gdyby do jednego wąskiego zakresu. Ja, tak jak mówię, też mam tych profesji bardzo dużo i świetnie się z tym czuję i sobie radzę w życiu. Uczniowie mówią, że szkoła jest przyjazna, podobnie nauczyciele. Dobrych słów nie szczędzą także tegoroczni maturzyści. Już mi jest szkoda, już mi jest smutno i dlatego jestem tutaj na dniach otwartych. Oprowadzam tutaj uczniów i z chęcią zachęcam tutaj, żeby przyszli do tej szkoły, bo myślę, że jest super atmosfera, bardzo fajni wykładowcy, bardzo fajni nauczyciele. No i super, trzeba tu być, naprawdę, żeby zobaczyć. I geodezja polecam. Bardzo fajny kierunek. Szkoła budowlana to długa tradycja i przyszłość. Mogą zmieniać się obowiązujące trendy, pojawiać nowe zawody, takie jak ten związany z energetyką odnawialną. Ale pewne umiejętności zawsze będą w cenie. Bo jak wybudujemy dom, to musimy podłączyć instalację i zrobić do niego drogę. Także no, kierunki, które mówię, dopóki ludzkość będzie istniała, mają rację bytu i muszą być.